poprowadziliśmy głosowanie z soku wielówek. Są nagrodą dla osób, które wzięły udział w badaniu ankietowym, które kwalifikuje Państwa do możliwości wzięcia udziału w badaniach laboratoryjnych realizowanych przez powiat w ramach projektu. Do wylosowania mamy dzisiaj 100 sokowirówek. Baza osób, które wzięły udział w badaniach, jest to 8111 mieszkańców powiatu. Tylko zaznaczam, część mieszkańców odmówiła na badania danych osobowych, więc no, te osoby niestety musieliśmy wykluczyć z możliwości losowania, ponieważ no, nie znamy ich, nie mamy możliwości skontaktowania się z tymi osobami. Więc tak naprawdę de facto w samym losowaniu weźmie udział około 7000 mieszkańców powiatu. Zastanawialiśmy się, jak przeprowadzić to losowanie, więc żeby była pełna transparentność, tak, i tutaj powiat, tak, żeby nie być tutaj posądzany jakieś, nie wiem, dziwne układy przy tym losowaniu, więc postanowiliśmy, że losowanie dokonają przedstawiciele lokalnych mediów. Mieszkańców, tak, bazę mieszkańców podzieliliśmy na pół. Będziemy prosić zarówno tutaj przedstawiciela jednej gazety, jak i drugiej o wylosowanie spośród 4000 osób. Podanie po prostu 50 cyfr, tak? Jedna osoba będzie losować od 1 do 4005, druga osoba od 4006 do 8011. I my zaraz szybciutko zidentyfikujemy te osoby po podaniu przez panów cyfr. Sporządzimy protokół, tak, z którego będzie jasno wynikać, które osoby, którzy mieszkańcy tej sokowirówki dostaną. Te protokoły dzisiaj będą publikowane na stronie internetowej projektu. Przedstawiciele mediów też dostaną kopię tych protokołów, tak, więc wyniki tak będą jawne. Wszyscy mieszkańcy, którzy te sokowirówki wylosują, będą proszeni o odbiór tych sokowirówek tutaj u nas w biurze projektu w siedzibie starostwa. Same sokowirówki są zakupione w wyniku rozstrzygniętego postępowania. Postępowanie było prowadzone do kwoty 30 tysięcy euro, więc nie było prowadzone w trybie zamówienia publicznego. Najtańsza oferta, którą dostaliśmy, najkorzystniejsza, tak, oferta, która spełni wszystkie warunki, dostarczył nam zamówione sokowirówki. Koszt takiej jednej sokowirówki to jest około 160 zł brutto. Więc no, z mojej strony wszystko, więc myślę, że tutaj pan starosta jeszcze chce coś dodać, to proszę. Jeśli nie, to przystąpilibyśmy do losowania. Tak, no ja, proszę Państwa, chcę też Państwa powitać tutaj dzisiaj na losowaniu sokowirówek, bo program PL13, tak my go w skrócie nazywamy, ale związany ze zdrowiem, stylem życia i chorobami układu krążenia, który chcemy przeciwdziałać, to nie tylko właśnie ankiety, nie tylko badania diagnostyczne, ale także zachęta właśnie do tego, abyśmy w tym programie chcieli brać udział. I również to, co lansujemy, to właśnie zdrowe produkty, ale także dobry sposób ich przyrządzania. Myślę, że sokowirówki się przydadzą do sporządzania właśnie napojów, które mają być zdrowe, którymi możemy się posilać, odżywiać, tak żeby się ten zdrowy styl życia lansować. Ja tylko chciałem zapytać, czy Państwo, jak Państwo się dowiedzieliście o tym losowaniu? Czy to była bezpośrednia informacja przekazywana, czy poprzez media, czy poprzez nasze ogłoszenia? I tak się zastanawiam, bo jest niewiele osób, tak? I ten program jest dosyć szeroko propagowany w całym naszym powiecie, bo przecież odbywały się różnego rodzaju imprezy praktycznie we wszystkich gminach. Ankieterzy się do Państwa zwracali. No to trochę mnie dziwi, że jest taki mały odzew, takie małe zainteresowanie, które widziałem dzisiaj tutaj w tym losowaniu. Ale dobrze, że Państwo jesteście, bo nie chodzi może nawet o to, żeby tu było mnóstwo ludzi, ale żeby byli też świadkowie, że robimy to w sposób obiektywny i że wszystkie te osoby, które wzięły udział w ankietowaniu dla tego programu, będą ujęte tutaj właśnie w tym postępowaniu dzisiaj w losowaniu. Także proszę Państwa, no, życzę, żeby udało się wylosować, bo jak Państwo się zaangażowaliście i przyszliście, to żeby chociaż na nas trafiło. Dziękuję. Pani Julita Kubica, Wieruszów. Już dalej? Tak. Numer 98. Pani Karolina Okoń, Osiek. Numer 102,
pan Łukasz Hanusiak, czas stary. Łukasz Hanusiak, czas stary. Numer 104, pan